Nazywam się Jan i urodziłem się w małej wiosce na wschodnich obrzeżach większej aglomeracji miejskiej. Było to miejsce, gdzie wszyscy znali się nawzajem, a życie toczyło się powoli i spokojnie. Moja rodzina była uboga, a nasz dom skromny, ale napełniony ciepłem i miłością. Miałem dwójkę młodszych rodzeństwa, z którymi spędzałem większość czasu, bawiąc się w piaskownicy lub na pobliskich polach. Moi rodzice, Maria i Andrzej, pracowali ciężko, żebyśmy mieli co jeść i gdzie mieszkać. Ojciec pracował jako robotnik na budowie, a mama zajmowała się domem i pracowała na pół etatu w lokalnym sklepie spożywczym. Nigdy nie byliśmy w stanie pozwolić sobie na luksusy, a każdy grosz był oszczędzany na przyszłość. Chociaż wiedzieliśmy, że nie jesteśmy bogaci, to nigdy nie odczuwaliśmy braku miłości i wsparcia ze strony naszych rodziców. Jednak od pierwszych lat w szkole zacząłem doświadczać wyjątkowo trudnych chwil. Koleżanki i koledzy ze szkoły zauważyli, że moja odzież nie była najnowsza, a zabawki, którymi się bawiłem, pochodziły z targu. Początkowo to były niewinne uwagi, ale z czasem stały się bardziej znieważające. Kpienie z mojej sytuacji stało się codziennością. Wielu z nich pochodziło z zamożnych rodzin i nie rozumiało, dlaczego nie mogę pochwalić się drogimi gadżetami. Pamiętam pewnego dnia, gdy kolega ze szkoły zaczął wyśmiewać moje buty w trakcie przerwy. Stałem tam bezradny, próbując się obronić, ale słowa kolegi brzmiały głośno w uszach wszystkich obecnych. Powiedziałem wam już, że Jan ma buty z lumpeksu? Hektarów, hektarów! Patrzcie na niego, śmiał się głośno kolega. Serce mi pękało, a łzy napływały do oczu, ale nie pozwoliłem sobie na pokazanie słabości przed innymi. W końcu odwróciłem się i poszedłem precz, ignorując śmiech i drwiny. To był trudny czas, ale zarazem moment, który kształtował moją siłę wewnętrzną i determinację. Mimo trudności, zawsze miałem marzenia. Moje dni spędzone w bibliotece w poszukiwaniu wiedzy stały się ucieczką od codziennych wyzwań. Moim wielkim marzeniem było pójście na studia i zdobycie wykształcenia, które pozwoliłoby mi wydostać się z ubóstwa. Mama i tata wspierali moje marzenia, choć sami nie mieli pieniędzy na dodatkowe lekcje czy kursy. To było jakby nasze wspólne marzenie, że Jan będzie miał lepszą przyszłość. Pierwszy rozdział mojej historii był czasem prób i trudności, ale również okresem kształtowania moich marzeń i postanowień na przyszłość. Nie wiedziałem jeszcze, jak wiele wyzwań mnie czeka, ale miałem w sobie niezaprzeczalną determinację, by osiągnąć sukces, mimo że moi koledzy śmiali się z mojej sytuacji rodzinnej. Mimo wyzwań, z którymi musiałem się mierzyć na co dzień, zawsze nosiłem w sobie wielkie marzenia. Moje dni spędzone w szkolnej bibliotece były jak wspaniała ucieczka od codziennych trudności. W tamtych książkach widziałem okno na świat, który chciałem poznać. Moje główne marzenie było jedno, chciałem pójść na studia i zdobyć wykształcenie, które pozwoliłoby mi wydostać się z ubóstwa. Rodzice zawsze wspierali mnie w moich marzeniach, choć sami nie mieli pieniędzy na dodatkowe lekcje czy kursy przygotowawcze. Mama, zawsze pełna optymizmu, mówiła mi: synu, jesteś zdolny, możesz osiągnąć wszystko, o czym marzysz. Tato, mimo że pracował ciężko na budowie, zawsze znajdował czas, żeby pomóc mi z zadaniami domowymi i uczył mnie, że ciężka praca przynosi efekty. To były trudne czasy, ale te doświadczenia kształtowały moją determinację. Wiedziałem, że jeśli mam szansę na lepsze życie, muszę poświęcić mnóstwo czasu i wysiłku na naukę. Czytałem książki po nocach, szlifowałem swoje umiejętności matematyczne i starałem się być jak najlepiej przygotowany do egzaminów. Gdy miałem 16 lat, nasze życie zostało zachwiane tragedią. Ojciec zginął w tragicznym wypadku samochodowym. To był ogromny cios dla naszej rodziny, który zburzył naszą równowagę. Mama, będąc teraz samotnie odpowiedzialna za utrzymanie nas, musiała pracować jeszcze więcej, żeby zapewnić nam jedzenie, dach nad głową i opiekę. Strata ojca była nie tylko ogromnym obciążeniem emocjonalnym, ale także finansowym. Ojciec, choć nie był zamożny, był głównym źródłem dochodów w naszym domu. Teraz cała odpowiedzialność za finanse rodziny spadła na barki mamy. Pracowała już na pół etatu w lokalnym sklepie spożywczym, ale teraz musiała podjąć pracę na pełny etat, żeby zapewnić nam choćby podstawowe potrzeby. Strata ojca była dla mnie ogromnym ciosem, ale jednocześnie stała się motywacją.
Obiecałem sobie, że muszę teraz pracować jeszcze ciężej, żeby spełnić marzenia o wyższym wykształceniu i lepszym życiu, które zawsze były wizją mojego ojca. To była dla mnie też okazja, żeby wesprzeć mamę w miarę mojej możliwości i odwdzięczyć się za jej poświęcenie. Jednak pierwsze miesiące po śmierci ojca były wyjątkowo trudne. Rodzina borykała się nie tylko z żalem, ale także z praktycznymi trudnościami finansowymi. Codziennie widziałem zmęczenie na twarzy mojej mamy, która wracała do domu po ciężkim dniu pracy i starała się jak najlepiej zadbać o nas. Byłem teraz starszym bratem, próbującym wypełnić pustkę, jaką ojciec pozostawił za sobą. To był czas, w którym musiałem dojrzeć i podjąć odpowiedzialność za siebie i rodzinę. Z każdym dniem coraz bardziej doceniałem, ile trudu i poświęcenia włożyli moi rodzice, żebyśmy mieli choćby to, co mieliśmy. To była lekcja, która ukształtowała mnie jako osobę i wpłynęła na moje wartości i cele życiowe. Mimo że utrata ojca była bolesna, to jednocześnie dała mi siłę i determinację, żeby osiągnąć sukces i zapewnić sobie i rodzinie lepszą przyszłość. To był kolejny krok na mojej drodze ku realizacji marzeń, mimo że droga ta była wyboista i pełna trudności. Po ukończeniu szkoły średniej dostałem się na studia dzięki stypendium. To było dla mnie ogromne osiągnięcie i jednocześnie ogromne wyzwanie. Musiałem pracować po kilka godzin dziennie, żeby utrzymać się na powierzchni i pokryć koszty studiów. Studia to był czas ogromnej presji. Wszystko, co wcześniej wydawało się trudne, zdawało się teraz jeszcze trudniejsze. Długie godziny spędzane nad książkami, brak snu i dodatkowe zajęcia zarobkowe były moją codziennością. Ale nie poddałem się. Wiedziałem, że to jest cena, którą muszę zapłacić, żeby osiągnąć swoje cele. Mama była dumna, ale także zaniepokojona moim zdrowiem, widząc, jak bardzo się przemęczam. Mimo to, wspierała mnie jak tylko mogła. To ona gotowała mi posiłki, kiedy wracałem późno z pracy i starała się dbać o mnie, choć sama pracowała ciężko. To był dowód na jej niesamowitą siłę i miłość. Pierwsze semestry na uczelni były trudne. Ale w miarę upływu czasu zdobywałem doświadczenie i nauczyłem się efektywnie zarządzać czasem. Bardzo ważnym elementem mojej drogi na studiach była biblioteka uniwersytecka. Tam spędzałem godziny, zdobywając wiedzę i szlifując umiejętności. Kolejne lata na uczelni były pełne wyzwań, ale równocześnie okresem ogromnego rozwoju. Zdobywałem wiedzę, rozwijałem swoje umiejętności i mimo trudności utrzymywałem się na dobrym poziomie akademickim. Starałem się wykorzystać każdą okazję, żeby zdobyć dodatkowe umiejętności i doświadczenie. Studia były dla mnie nie tylko okazją do nauki, ale także do poznawania innych ludzi o podobnych pasjach i celach. Poznałem wielu przyjaciół, którzy stali się ważnymi osobami w moim życiu. Wspieraliśmy się nawzajem i razem przezwyciężaliśmy trudności. Rozdział ten był czasem ogromnej pracy i poświęceń, ale też czasem rozwoju i nauki. To były lata, które przygotowywały mnie do kolejnych wyzwań i dawały mi nadzieję na lepszą przyszłość. Pomimo trudności, wiedziałem, że jestem na dobrej drodze, żeby spełnić swoje marzenia. Podczas studiów także nie uniknąłem upokorzeń ze strony bogatszych kolegów. Wielu z nich pochodziło z rodzin, które mogły sobie pozwolić na znacznie więcej niż ja. Kolejni wypominali mi brak pieniędzy na imprezy, nowe ubrania czy wyjazdy na wakacje. Te drwiny były ciężką próbą, ale nie zamierzałem pozwolić, żeby mnie załamały. W momencie, gdy słyszałem żarty na mój temat, próbowałem udawać, że są mi obojętne. Starając się zachować godność, robiłem, co w mojej mocy, żeby nie pokazać, że słowa kolegów mnie ranią. Nie chciałem, żeby brak pieniędzy definiował moją wartość jako człowieka. Byłem zdeterminowany, żeby udowodnić, że liczą się nie pieniądze, ale charakter i wysiłek. W miarę jak upływał czas, moje umiejętności rosły, a ja starałem się pozostać silny i skupiony na swoich celach. Wiedziałem, że te chwile upokorzenia to tylko przeszkoda na mojej drodze, a ja nie zamierzam się zatrzymać. To były trudne lata, ale te doświadczenia nauczyły mnie wytrwałości i empatii. Dzięki nim zrozumiałem, jak ważne jest wspieranie innych i nie ocenianie ich po pozorach. Przemoc słowna, której doświadczałem, sprawiła, że bardziej doceniałem siłę wewnętrzną i charakter ludzi. Byłem też zainspirowany historiami ludzi,
którzy pomimo trudności osiągnęli sukces. Czytałem biografie wielkich ludzi, którzy zaczynali od zera i to dawało mi nadzieję. Wiedziałem, że jeśli mam w sobie determinację i pracuję ciężko, to mogę osiągnąć swoje cele. Po wielu latach ciężkiej pracy i poświęceń, nadszedł czas na pierwszą pracę w swojej dziedzinie. To był moment, na który czekałem całe życie. Wiedziałem, że to jest pierwszy krok na drodze do realizacji moich marzeń. Jednak moja pierwsza praca nie była ani prestiżowa, ani lukratywna. Zaczynałem od dołu, jako asystent w niewielkim biurze konsultingowym. Moje obowiązki były proste, ale nie przeszkadzało mi to. Byłem wdzięczny za szansę, jaką dostałem, i chciałem wykorzystać ją w pełni. Początki w nowej pracy były trudne. Musiałem nauczyć się nowych umiejętności i dostosować się do rytmu pracy w korporacyjnym środowisku. Ale moja determinacja i praca nad sobą pozwoliły mi szybko zdobyć uznanie wśród współpracowników. W miarę jak zdobywałem doświadczenie, zaczynałem przyjmować coraz większe wyzwania. Moja praca stawała się coraz bardziej wymagająca, ale też bardziej satysfakcjonująca. Wiedziałem, że muszę się nieustannie rozwijać, żeby osiągnąć swoje cele. W miarę jak lata mijały, zdobywałem doświadczenie i awansowałem w pracy. Były to lata ciężkiej pracy i poświęceń, ale też lata rozwoju i nauki. Bywały momenty, kiedy traciłem nadzieję, ale zawsze wracałem do walki. Były też momenty, kiedy doświadczałem niepowodzeń. Niektóre projekty nie szły zgodnie z planem, a niektóre decyzje zawodowe okazywały się błędne. Ale każde takie doświadczenie było lekcją, która pomagała mi rozwijać się jako profesjonalista. W międzyczasie moja sytuacja finansowa zaczęła się poprawiać. Miałem stabilne źródło dochodów, co pozwoliło mi pomóc mojej rodzinie i spłacić część długów, które zgromadziły się po śmierci ojca. To było dla mnie ogromnie ważne i satysfakcjonujące. Pomimo trudności, nie przestawałem wierzyć w siebie i swoje możliwości. Wiedziałem, że aby osiągnąć sukces, muszę pracować jeszcze ciężej i ciągle się rozwijać. To były lata pełne wyzwań, ale też lata, które przygotowały mnie do kolejnych etapów mojej drogi. Po wielu latach ciężkiej pracy i poświęceń, udało mi się osiągnąć sukces w swojej branży. Stałem się uznanym ekspertem w swojej dziedzinie i prowadziłem własną firmę konsultingową. To był moment, o którym zawsze marzyłem. Moje doświadczenie i umiejętności były teraz cenione, a klienci polegali na mojej wiedzy i profesjonalizmie. Moja firma rosła, zatrudniając coraz więcej pracowników i rozszerzając zakres usług. Sukces ten był dla mnie nie tylko źródłem dumy, ale też motywacją do dalszego działania. Wiedziałem, że nie mogę spocząć na laurach. Sukces to nie koniec, ale początek kolejnych wyzwań. Pewnego dnia, gdy wracałem z pracy, niespodziewanie spotkałem Piotrka w centrum handlowym. To był moment, który wydawał się niemożliwy w świetle naszej przeszłości. Kiedy zobaczył mnie, jego oczy wyrażały zdziwienie i może nawet lekką zazdrość. Jan? Naprawdę to ty? Zapytał z niedowierzaniem. Uśmiechnąłem się do niego i potaknąłem głową. Tak, to ja. Jak się masz, Piotrek? Piotrek wyglądał na nieco zakłopotanego, ale również zaintrygowanego. Po kilku nieśmiałych słowach zaczęliśmy rozmawiać. Opowiedziałem mu o swojej karierze i tym, co osiągnąłem jako właściciel własnej firmy konsultingowej. Jego oczy zrobiły się jeszcze większe, kiedy dowiedział się, że odniosłem sukces w swojej dziedzinie. To niesamowite, Jan, powiedział Piotrek z nutą zazdrości w głosie. Pamiętam, jak się z ciebie śmiałem w szkole, a teraz to ty osiągnąłeś naprawdę wiele. Uśmiechnąłem się do niego. Wszystko jest możliwe, Piotrek. Nieważne, skąd się zaczynało. Ważne, że się nie poddałem i ciężko pracowałem, żeby osiągnąć swoje cele. Piotrek wydawał się głęboko przemyślać to, co mu powiedziałem. Następnie zmienił temat rozmowy i opowiedział o swoim życiu. Okazało się, że także on miał swoje trudności i wyzwania. Nie wszystko w jego życiu poszło zgodnie z planem. Po pewnym czasie nasza rozmowa dobiegła końca, a my poszliśmy każdy w swoją stronę. Byłem dumny z siebie, że mogłem pokazać Piotrkowi, że nie ma rzeczy niemożliwych, a determinacja i ciężka praca potrafią odmienić los.
Nie czułem się triumfatorem, ale bardziej jak osoba, która dzieli się swoją historią i nadzieją na lepszą przyszłość z innymi. Po spotkaniu z Piotrkiem w centrum handlowym, moje życie trwało dalej w tempie, które stało się dla mnie normą. Byłem dumny z osiągnięć i sukcesów, ale jednocześnie zdawałem sobie sprawę, że moje wartości nie zmieniły się wraz z pozyskiwanym bogactwem. Nadal wierzyłem, że to nie pieniądze definiują człowieka, ale jego charakter i determinacja. Kilka dni po spotkaniu z Piotrkiem, zacząłem otrzymywać telefony od dawnych kolegów ze szkoły. Ci sami ludzie, którzy kpiąc ze mnie w przeszłości, teraz dzwonili i pytali, czy nie mogę załatwić im pracy w mojej firmie. Twierdzili, że zawsze byli moimi przyjaciółmi i że te żarty z lat szkolnych były tylko żartami. W rozmowach telefonicznych próbowali wyglądać na sympatycznych i życzliwych, ale ja pamiętałem, jak się ze mnie śmiali i jak wyśmiewali moją sytuację rodziną. Nie zamierzałem zapominać o przeszłości i postanowiłem być konsekwentny w swoich decyzjach. Rozumiem, że teraz potrzebujecie pomocy, powiedziałem spokojnie, ale przecież zawsze byliście tacy pewni siebie i uważaliście się za lepszych. Teraz musicie sobie radzić sami, tak jak ja to robiłem. To jest część życia, że trzeba przejść przez trudności. Jedni próbowali mnie przekonać, że się zmienili i żałują swojego zachowania w przeszłości, inni próbowali mnie manipulować, wykorzystując naszą dawną znajomość. Ale ja nie uległem presji i pozostałem przy swoim stanowisku. To było trudne, ale jednocześnie poczułem, że to ja mam przewagę teraz. Osiągnąłem sukces w swojej dziedzinie, ale nie zapomniałem o swoich wartościach. Nie zamierzałem pomagać tym, którzy śmiali się ze mnie w trudnych czasach. Było to dla mnie ważne uczucie spełnienia i obrony swojej godności. Po tym, jak odmówiłem pomocy swoim dawnym kolegom ze szkoły, życie toczyło się dalej. Moja firma konsultingowa rozwijała się, a ja nadal angażowałem się w działalność charytatywną, wspierając młodych ludzi z trudnych rodzinnych sytuacji. Byłem przekonany, że to jest właściwa droga i że mogę działać pożytecznie dla innych. Jednak życie jest pełne niespodzianek, a kolejne wyzwanie nie omijało również mnie. W pewnym momencie moja firma znalazła się w trudnej sytuacji finansowej. Rynek w branży konsultingowej stał się bardziej konkurencyjny, a niektóre duże projekty nie doszły do skutku. Byłem zmuszony podejmować trudne decyzje, takie jak redukcja zatrudnienia, żeby utrzymać firmę na powierzchni. To były trudne czasy i musiałem stawić czoła wielu wyzwaniom. Byłem zmartwiony losem moich pracowników, ale jednocześnie wiedziałem, że muszę podjąć działania, żeby uratować firmę. Było to kolejne przeżycie, które uczyło mnie pokory i wytrwałości. Mimo trudności, firma przetrwała i wróciła na ścieżkę wzrostu. Było to dla mnie dowodem na to, że nawet w obliczu problemów można znaleźć rozwiązania i kontynuować dążenie do celów. W międzyczasie moja fundacja charytatywna rozwijała się i pomagała coraz większej liczbie młodych osób z trudnych rodzinnych sytuacji. Widziałem, jak ich życia zmieniają się na lepsze, podobnie jak moje własne kiedyś. To było dla mnie źródłem ogromnej satysfakcji. W miarę jak lata mijały, zrozumiałem, że sukces to nie tylko kwestia osiągnięć zawodowych, ale także spełnianie się w życiu osobistym i pomaganie innym. Moja historia była dowodem na to, że można osiągnąć wiele, niezależnie od sytuacji wyjściowej, ale także, że warto pamiętać o wartościach, które naprawdę się liczą. Dziś, patrząc wstecz, jestem dumny z tego, co osiągnąłem i z drogi, którą przeszedłem. Nie zapomniałem o swoich korzeniach ani o ludziach, którzy pomogli mi w trudnych chwilach. Moja historia jest opowieścią o determinacji, wytrwałości i poświęceniu, ale także o wartości wspierania innych i dawania nadziei. Teraz, jako dojrzały mężczyzna, moją misją jest kontynuowanie działalności charytatywnej i inspirowanie innych do osiągania swoich marzeń, niezależnie od przeciwności losu. Historia mojego życia jest dowodem na to, że nawet w obliczu trudności można osiągnąć sukces i dawać nadzieję innym.